Bobo, ein Mensch. Das Drehbuch des Theaterstückes ist auf der Grundlage von ausgewählten Stücken von Janusz Korczak, unter anderem Bonbon, Es kommt vor, Bildung, Kinder sind, entstanden. Jedoch die Grundlage dieses Stückes wurde von dem philosophischen Stückchen Bobo inspiriert. Die Anregung für die Entstehung des Geschichtchens war wahrscheinlich eine Reihe von populärwissenschaftlichen Vorlesungen, die die geistliche und physische Entwicklung des Kindes betreffen. Korczak hat dann die Problematik in eine interessante künstlerische Form gefasst. Die Säuglingsaltersphase wurde in diesem Geschichtchen auf eine faszinierende Art und Weise dargestellt, denn es ist ein Versuch der Widerspiegelung von Gedanken und Empfindungen eines Menschen, der gerade auf die Welt kam. Ungewöhnlich sind besonders die Beschreibungen der Entdeckung für ihn neuen Wirklichkeit. Bobo lernt allmählich nicht nur sich selbst kennen, aber auch Geräusche, Gerüche und Farben. Er lernt die Welt mit Vertrauen und Freude erkennen, wie es ist, typisch für ein Kind zu sein. Das Spektakel Bobo, ein Mensch, ist aber jedoch keine treue bildliche Darstellung des Geschichtchens von Janusz Korczak. In der künstlerischen Vision vom Autor dieses Spektakels wandert Bobo symbolisch in seinen ersten Momenten des Daseins durch das Leben. In dieser Wanderung unterstützt ihn ein Lebensbegleiter, eine Gestalt von Bewusstsein und Klarraum. Diese Gestalt wurde für die Bedürfnisse des Theaterstückes ausgedacht und ihr Vorbild ist in dem Geschichtchen war Gott. Der Lebensbegleiter macht Bobo mit den Problemen vertraut, mit denen er sich in Zukunft wird messen müssen. Die ersten Etappen des Lebens wurden Bobo mit Hilfe von kurzen Szenenbildern dargestellt. Hier erfahren wir, dass sich die Titelgestalt mit dem physischen Leiden, Zahnschmerzen, messen muss. Aber das ist erst der Anfang seines schweren Lebensweges. Die weiteren Etappen wie Bildung, Pubertät und das allmähliche Nachgeben von den Stereotypen bestätigen nur die Worte des Lebensbegleiters. Es gibt kein größeres Unglück, als das als Mensch geboren zu werden. Die Worte klingen sehr bitter, besonders wenn man sie an das neugeborene Kind wendet. Bobo erfährt, dass er mehrmals zwischen seinen Bedürfnissen und den Erwartungen von anderen wählen müssen wird. Er wird seine eigenen Idealen mit der grausamen Wirklichkeit vergleichen müssen. Nicht einmal wird er auch Unsinn des Lebens empfinden. Ist in dem Ganzen noch Platz für Lebensfreude? Korczak war der Meinung, dass das Kind allein schwierige Situationen erfahren sollte, von denen er Schlussfolgerungen ziehen könnte. Nur dann kann er die weltregierenden Mechanismen verstehen. Und es reicht nicht nur warnen oder über die Gefahren informieren. Diese Ideen begleiten dieses Stück. Bobo wurde zwar darüber informiert, was von ihm erwartet und schließlich anschließend, was von ihm erwartet wird, und anschließend wird er sein Leben kreieren. Nicht umsonst fallen die Worte: Du hast das Recht, den Lebensweg musst du alleine gehen. Niemand sollte man glauben, du hast recht. Das kindliche Misstrauen ist unentbehrlich, damit die nächsten Generationen die Welt verbessern können. Cukierek! Jutrzejsze czwarty cukierek. Jaka to niedobra dziewczynka. Słodycze nam szkodzą. Zaczniemy się psuć. I ból jej sprawimy. On będzie płakał. I gniewać się na nas. Znowu cukierek? Jak tak dalej będzie, to ja dziękuję. Żołądek chce, żeby podać bułkę, chleb, mięso. A co ja na to poradzę? Co masz nowego? Nic dobrego. No, dalej, przecież to tu siedzieć nie może. I cóż ja zrobię nieszczęśliwy? Gdyby to była bułka, rosół, jajecznica, to będę pożywny pokarm strawił i zaraz posłał trochę główce, nóżkom, rączkom. Ona byłaby większa i weselsza, a tak... Później wołają. Panie żołądku, jak nam nie dasz czegoś posilnego, to będę boląca. No daj nam jakieś pożywienie, nam się jeść chce. Nic nie mam i nic wam nie dam. Nie nudźcie mnie. Ja samymi cukierkami, ciasteczkami prowadzi gospodarstwa nie umiem. Jaka to niedobra dziewczynka. Słodycze nam szkodzą. Zaczniemy się psuć. I ból jej sprawimy. Ona będzie płakać. Thank you.
potrzebna. Oświata, moje drogie, jest kobiecie także potrzebna. Dzieci, uczcie się. I ogłosiła. Potrzebna nauczycielka do początku. Skromnych wymagań. Dla moralnego mężczyzny. Nauczycielka do początku. I pomysł samo sobie. Od kiedy? Ale od kiedy? Od kiedy? Od jutra. I dzieci moje zaczną się uczyć. Babka patrzy przez lupkę na mapkę. Bąk się zląkł i uciekł z łąk. Kózka podarła Józce bluzkę. Napij się wódki, mój ty krótki, i wsiądź do łódki. Dlaczego babka? Baba. Dlaczego kózka? Koza. Dlaczego wódka? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Jesteś ojcem niełogi błazem. Bo woda. Przecież wodą nie można się upić. To wszystko jedno, o nie babka. Baba, babki, babce, babka. Ty znowu nie uważasz. Kogo widzę? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Ja panią widzę. Babkę. Czego beczysz? Bo się boję. Mazga jesteś. Przepiszę za karę 4 stronice książki. Każdej. Się do życia, nie zostałaś kwiatem? Czemu nie urodziłaś się motylem? Ludzie pragną wiedzieć. Nie ma go ani w dzień, ani w nocy, ani nawet we własnym łóżku. Ot, śnił mi się sen. Ani ja go prosiłem, żeby mi się śnił, ani nic. I żeby to był jakiś przyjemny sen, albo co? A śniło mi się, że wychodzi z mieszkania. Dokąd idziesz? Na spacer. Jak to o tej porze? Dziecko, nie zapominaj, że jesteś panną na wydaniu. Ja? Ty! Przecież to nie ma najmniejszego sensu. Obowiązki kobiety są wzniosłe i szczytne. To jest straszne! To potwornie!
potworne! To zbrodnia! Wychodzić będziesz tylko ze mną. Jutro pójdziemy do cioci Zuzanny i do Krawcowej! I musiałem chodzić do filharmonii. I do Krawcowej. I w niedzielę na spacer w aleję. I mieć oczy spuszczone. Rumienić się. I nosić ciasne bucziki. I grać na fortepianie. I czytać po francusku. I nie wolno mówić do stu diabłów. Ani akuszerka. Ani miłość. Wychodzić na ulicę. Albo na bilet. Ani po gazety. Zaczepiać nikogo. Nie wolno! Czy ja do choroby już całe życie tak samo? Dziecko najdroższe. Przyzwyczaisz się. Ale ja nie chcę się przyzwyczajać. Ja nienawidzę muzyki. Ja pluję na muzykę. Ja chcę grać w bilard. Chcę pić wódkę i palić papierosy. Chcę obciąć sobie włosy i mieć dziecko. I zapowiadam, że od dziś na każde pytanie ciotek będę odpowiadała akuszerka. I od stóp do głów, chłodnym oblany potem, obudziłem się. Słuszność. Tylko że trzeba to dobrze zrozumieć. Inaczej lepiej wcale się nie odzywać i nie narażać się na śmieszność. My rozumiemy, proszę pana. No właśnie, wszystko rozumiemy. Nie! Gdybyście państwo rozumieli, to byście nie mogli z takim stoickim spokojem zadać i popijać. Zaczyna się. Ja widzę owych malców, rocznych i trzyletnich. Jako dorosłe kobiety, matki i dorosłych mężczyzn, ojców. I widzę, jak za krótkie lat 30 będą sobie zajadali, popijali i czytali gazety. I jakie płytkie rozmowy będą. O nie! Tego już za wiele! Trzeba się liczyć ze słowami! Co robicie? Nie! Dzieci są przyszłością narodu. O tak. 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 Święta, święta, genialne. Dzieci. Thank you.
ile bólu. Nie płacz, przyjdą małe krzywdy, nie warto płakać. Przyjdą duże krzywdy, zapomniałaś płakać. A pokolenia płyną, płyną. Cierpi. Jak to ogólnie? A nie wiem. Spyta go pani. Witam, kochaną radczynię. Witam. Przepraszam, że w takim stroju, ale wie pani, na targ błoto. Włoży się coś porządnego i od razu się zniszczy. Święta prawda. Jak ten żulek? No, pomaleńku, pracuje. A synek pani radczyni znalazł już co? Cóż miał znaleźć, jak on nawet nie szuka? Cóż on robi, Ulita? Cierpi, pani łaskawca. Jak to cierpi? A nie wiem, teraz wszyscy młodzi cierpią, bo i córka moja cierpi. I oni oboje tak cierpią cały dzień. Tak, no wie pan, no, wygodnie im cierpieć. Panna Maja sama? Nie. A z kim? Z moimi myślami. I z cierpieniem? Tak. I nad czym to, jeśli można? Nad wszystkim. Więc tata w biurze pracuje, tak? Mama na targu, a panna Maja cierpi. Tak. Ciągle. Wiecznie. Władek, co ty robisz całymi dniami? Cierpię. I nie nudzisz się? Nie. Chociaż nic nie robisz. Robię. Co? Cierpię. Nad czym? Nad niedoskonałością form bytu. No to cierp, chłopcze, cierp. Mój radco, moja radczyni, zastanówcie się! Nad czym? Wy, starzy, pracujecie, a młodzi nic nie robią! Kiedy oni nie mają co robić. Dlaczego? Bo cierpią. To przecież nie przeszkadza pracować. My się tam nie znamy. Może i przeszkadza. Więc wy będziecie pracowali, tak? A oni będą cierpieli. Tak. Nic nie rozumiem. I my także. Bywa i tak. Różnie bywa. Uśmiechasz się, Bobo. Nie wierzysz? Masz słuszność. Drogę życia należy przejść samemu. Nikomu nie należy wierzyć. Masz słuszność. Thank you.
Wojny. Scenariusz spektaklu powstał na podstawie wybranych utworów Janusza Korczaka, między innymi Cukierek, Bywa, Oświata, Dzieci to na wydaniu. Jednak główna idea utworu została zainspirowana została powiastką filozoficzną Bobo. Impulsem twórczym do napisania tej powiastki przez Korczaka był prawdopodobnie cykl wykładów popularno-naukowych dotyczących rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci. Korczak ujął potem tę problematykę w ciekawą formę artystyczną. Faza niemowlęctwa została przedstawiona w powiastce w sposób niezwykle fascynujący, ponieważ jest próbą odzwierciedlenia myśli i uczuć człowieka, który dopiero przyszedł na świat. Niezwykłe są zwłaszcza opisy odkrywania nowej dla niego rzeczywistości. Bobo stopniowo poznaje samego siebie, ale też dźwięki, zapachy i kolory. Poznaje ten świat z ufnością i radością typową dla dzieci. Spektakl Bobo, oto człowiek, nie jest jednak wierną ilustracją powiastki Janusza Korczaka. W artystycznej wizji twórców spektaklu Bobo podczas pierwszych chwil swojego istnienia odbywa symboliczną wędrówkę przez życie. W tej wędrówce towarzyszy mu przewodnik, postać z pograniczy jawy i snu. Postać ta została wymyślona na potrzeby spektaklu, a jej pierwowzorem w powiastce był Bóg. To przewodnik wtajemnicza Boba w problemy, z którymi będzie musiał się kiedyś zmierzyć. Te pierwsze lekcje życia zostają przedstawione Bobowi za pomocą krótkich scen, obrazów. Stąd dowiadujemy się, że tytułowy Bobo będzie musiał zmierzyć się z cierpieniem fizycznym, bólem zębów, ale to dopiero początek trudnej drogi życia. Kolejne etapy, takie jak edukacja, dojrzewanie i stopniowe uleganie stereotypom, potwierdzą tylko słowa przewodnika, że nie ma większego nieszczęścia niż urodzić się człowiekiem. Słowa te brzmią niezwykle gorzko, zwłaszcza gdy kierowane są do nowonarodzonego człowieka. Bobo dowiaduje się, że niejednokrotnie będzie musiał wybierać między własnymi potrzebami a oczekiwaniami innych. Będzie musiał skonfrontować własne ideały z okrutną rzeczywistością. Niejednokrotnie doświadczy też absurdów życia. Czy w tym wszystkim jest jeszcze miejsce na radość życia? Korczak uważał, że dziecko powinno samo doświadczać trudnych sytuacji, z których mogłoby potem wyciągać wnioski. Tylko wtedy jest w stanie zrozumieć mechanizmy rządzące światem. Nie wystarczy zatem przestrzeganie i informowanie o zagrożeniach. Taka idea przyświeca również spektaklowi. Bobo zostaje poinformowany o tym, co go czeka, jednak w ostatecznym rozrachunku to ono będzie twórcą własnego życia. Nie na darmo padają bowiem słowa: masz rację, drogę życia trzeba przejść samemu, nikomu nie należy wierzyć, masz słuszność. I ta dziecięca nieufność jest niezbędna, by kolejne pokolenia mogły zmieniać świat na lepsze. Dziękuję bardzo.